morskie instytucje Szczecina zostały obsadzone przez ludzi nieżyczliwych miastu. Bo i pan Brzezicki, i pan Zaremba od strony stoczni są ludźmi, którzy są nieżyczliwi dla miasta. W związku z tym nie współpracują z miastem tak, jak powinny i tak, jak mogłaby ta współpraca wyglądać. Przecież to są wielkie organizacje gospodarcze pomimo wszystko, pomimo tego całego upadku i stoczni i powiedzmy trudności PŻM-u, to są wielkie organizacje gospodarcze. One dużo mogłyby pomóc miastu w organizacji życia morskiego. Nie ma nic. Pełne zero. Szczecin jako miasto robi co może. Organizacja tych Tall Ships Races, kulminacji, jest wspaniałym pomysłem do tego stopnia, że podczas poprzedniego Tall Ship Races specjalnie pojechałem do Świnoujścia, żeby siedząc na falochronie obejrzeć paradę żaglowców, pomimo tego, że jestem całożyciowym marynarzem. To nawet dla mnie to była fantastyczna okazja, fantastyczna sprawa. Czy można zrobić więcej? Zawsze można zrobić więcej, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba mieć z kim współpracować. Współpraca PŻM-u z miastem za dyrektora Kargera była wspaniała. Naprawdę. Teraz nie słyszałem nic, żeby ja była jakakolwiek. No a już o stoczniach to nie ma o czym mówić. Jest jak jest. Z tym, że jeśli chodzi o stocznię, to jestem naturalnym pesymistą, jeśli chodzi o możliwość odrodzenia, jak to się dumnie mówi, przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatnie 30 lat miałem możliwość zobaczenia, jak wygląda przemysł stoczniowy dzisiaj. Odbierałem dla armatora niemieckiego statek z południowo-koreańskiej stoczni w Mokpo. Jak została wybudowana ta stocznia? Koreańczycy rozburzyli skały i zasypali kilka tysięcy hektarów płytkiego morza na flat, płaściutko. Kilka tysięcy hektarów. Na tym terenie zbudowali stocznię. Od podstaw, od zera. Od płaskiego placu. Jak to wygląda? Na terenie stoi kilkadziesiąt wielkich hal, ogromnych hal, w których montowane są sekcje statków. Każda sekcja waży do 500 ton. Po zbudowaniu całkowitym, wyposażone rurociągi, kable, silniki, motory, wszystko co potrzeba, wymalowane, zabezpieczone konserwacyjnie na specjalnych 58-kołowych wózkach sterowanych komputerowo, wyjeżdża z hali, jedzie pod dok. Przy doku suwnica podejmuje sekcję z wózka, wstawia do doku na właściwe miejsce, natychmiast uruchamiają się automaty spawalnicze. Po godzinie sekcja jest przyspawana do istniejącej już części statku. W tym czasie jedzie już z następnej hali już następna sekcja, odpowiednio dopasowana, też identycznie, całkowicie wykonana. Podjeżdża statek, który odbierałem dla armatora niemieckiego. Pierwszą sekcję, czyli tak zwaną stępkę, położono 20 maja, został oddany do eksploatacji 5 czerwca. Wyszliśmy w morze do portu załadunkowego całkowicie gotowi we wszystkich aspektach. Można u nas coś takiego zbudować?
To trzeba byłoby pół Jeziora Domskiego zasypać, żeby uzyskać teren pod to. Z tym, że to też byłoby trudno, bo Jezioro Domskie to jest grzęzawisko, także byłaby ta historia, co z wyspą Grodzką jest, że wszystko, co na niej postawione, się zapada, bo są kilkunastometrowe namuły, no, kurzawki pod spodem, nie? A tam oni mieli solidną podstawę. Pokruszone skały i zasypane płytkie morze. Nie, więc no, Morskie Centrum Nauki jest rzeczą wspaniałą. Bardzo się cieszę, że powstaje. Z niecierpliwością oczekuję na ukończenie budowy, założenie no, wszelkich projektów i otwarcie dla publiczności. To będzie jedno z najważniejszych miejsc w Szczecinie. Jestem o tym głęboko przekonany. Bardzo brakowało do tej pory takiego miejsca.